Hej, siemanko, to Miast Grażności, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zagramy w grę Snake.io. Jest to jakby taka inna wersja z Litterio, taka trochę podróbkowa. Tylko, że tutaj nie mamy tego boosta. A, tu jest boost, dobra, bo w Litterio wystarczyło po prostu dwukrotnie kliknąć i już mieliśmy tego boosta. A tutaj to działa trochę inaczej. No nie jest to najlepsze sterowanie, jest, załatwiłem gościa. Tak się eliminuje przeciwników. No. O, Jezu, nie zasłoniłem sobie palcem, wiecie co, tak, i nie zauważyłem, czy zbieram punkty, czy nie, ale teraz jesteśmy jeszcze na jakimś miejscu, nie, i mamy 2200, więc dużo nam brakuje. Okej, okay. Będzie się bawić jak w Slitherio. Kurde, no niestety. Ale dobrze szło nam, moi drodzy. Dobrze nam szło. Znowu zaczynamy od takiego pyrtka małego. Pierwsze miejsce ma 98 tysięcy. Szóste miejsce ma 30 tysięcy, więc naprawdę dużo musiałbym tutaj ubijać tych graczy. Będąc takim małym pyrtkiem, mogę spróbować z tego dużego dopaść. Wiecie, jak to w Slitherio było wkurzające zawsze, jak taki mały pyrtek podjeżdżał wam pod ryja i kaput po was. Tylko czekajcie. No, skręcił. Niestety, nie udało się. No. Tej gry chyba też mam. Też ją będę nagrywać dla was. Jak się można zbugować w tej ścianie śmiesznie. Ach, goście nam drogę duży zajechał. Co to jest za gra? Nieważne, jakaś głupia. I lecimy dalej, moi drodzy. Zbierajmy punkty. Spróbujmy znowu dopaść w jakiegoś większego przeciwnika. Bo to się naprawdę opłaca. Dużo punktów zawsze takiego typa jest. Czy tego uda nam się? Nie, nie uda nam się tego typa. Kurde, ja mu przypieprzyłem dyńką. Przyjechałem, widzieliście? Przeszedłem przez typa i nie padłem. Ty w ogóle jaki długi wąż. To chyba nie jest nawet gościu z żadnego miejsca. O, ale bym go zniszczył, jakby nie skręcił.
Dobra. Tutaj trochę inaczej działa niż z Literio, bo zobaczcie, możemy sobie tak podjechać do gracza, widzicie? Dotknąłem go, ale nie padłem. Niestety. Za mniej reklamy jak zwykle. Fajna muzyczka jest ogólnie w tej gierce. A, i te kulki możemy przepychać, jak widzicie, zobaczcie. Bo jak ich nie zbieram, tylko uderzam tak ciałem. To one się tak odpychają, tylko nie zawsze się to udaje. Dzisiaj możemy odpychać też kulki. Literio było tak, że jak dotykaliśmy tej ściany, to umieraliśmy. Ogólnie staram się nagrywać jak najwięcej filmów, żeby mieć duży zapas. No, żeby potem tylko, na przykład będzie trzeba wrzucić film do pyk, z zapasu wrzucę. Jezu, jakie skiny. Dobra. Spróbuję tego dużego jakoś tutaj. No oni tak za blisko siebie. To jest za blisko siebie, tak te dwa robale, te duże tak przybywają i nie możemy za bardzo go dopaść. No zawsze tutaj jakiegoś gracza dopadnę. Kurde, no jak zwykle musi się tysiące graczy rzucać na jednego. State of Survival, co za głupie reklamy z tej gry. Założę się, że ta gra wygląda zupełnie inaczej niż na reklamach. Jestem nawet tego pewien. Pewnie coś o strategii przetrwania. W czasach epidemii zombie, coś. Strategia, w sensie coś takiego, że macie schron i macie jakoś utrzymać przy życiu tamtych ludzi, dyrygować, nie wiem, jakoś tymi zapasami. Coś tak pewnie ta gra wygląda, a na reklamach to takie głupoty. O! Super. Nie pogardzę. Darmowe punkty. Nieźle. Mamy ile? 2230. Hej, jeszcze trochę i wbijemy się na szóste miejsce. No dobra. Dosyć szybko wbija się punkty. Bo wystarczy tylko tych małych niszczyć.
graczy. Typa prawie rozwaliłem. Już tak mało brakowało. I to chyba było pierwsze miejsce. Jest. Pierdyknął dyńką i się rozwalił. Tysiące. Nie, niewiele brakuje. Czekajcie, teraz jakiegoś większego. Ło! Tak, tak. Jestem na trzecim miejscu. Okej, super. Kurde, ja dużo tych węży, dobra. Ale wbiliśmy trzecie miejsce. Mi to pasuje. Udało się. Trzecie miejsce i mnie raduje, tylko że chciałbym już wyjść z tej gry. Czekajcie, rozwalmy się o jakiegoś gracza. Niech będzie ten. Dobra, szybko wychodzi z tej reklamy. Także to była gra snakey.io. Bo mamy tu jakieś jajka, nie wiem co chodzi z tymi jajkami. Ale mamy tu też duels. Duels, nie wiem o co chodzi z tym duels. Jakieś tryby. Ło, wow, to tak. W taki sposób działa duels. Ja chciałem mu zajechać drogę, dobra. O nie. Szuka nam graczy, więc chciałem zakończyć ten odcinek, ale po znalezieniu tego. Ja jestem się. Który to ja jestem? A tam jestem. A zbugowałem się. Dobra, ja się zbugowałem przy ścianie. Zobaczymy, co się stanie, jak się czas skończy. A, przegrałem. A, o to chodzi, dobra. Że... gramy do końca czasu. Tryb bardzo fajny. Teams. 2 na 2. 2 na 2? O, zobaczcie. A, i tutaj są niebiescy i czerwoni. To tak jak było w jednym z trybów Wagario. Że to jest fajne, fajny tryb. Ale to jest to jest... O, czekajcie, tu się są punkty. Nie wiem, czemu oni ich nie zbierają. Albo to pewnie jest bot.
przegrywamy jak na razie. To się zliczają punkty wszystkich graczy. Też nie przegrywamy aż tak dużo. Wystarczy jakiegoś czerwonego rozwalić, większego. Nie, tam trzeba więcej jednak rozwalić. No, udało się przynajmniej jednego pokonać, przeciwnika. Dobra, jest. Żeby go tutaj pokonać, musiałbym... Nie, dobra, nie dam rady go pokonać. Daruję sobie. Punktów tylko straciłem, używając boosta. No wiecie co, rozwalmy się. No bo szczerze to nie różni się za bardzo od zwykłej gry, tylko że są dwie drużyny, niebieskie na czerwonych. O nie, muszę tę reklamę wyłączyć. Także ta gra Snake Eyo mi się bardzo podoba. O, zabiję 10 węży i dostanę jakąś maskę. Gierka fajna, mi się podoba. Jeżeli spodobał wam się ten film, strzelcie już teraz łapeczkę w górę. Napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film. No i mam je, zapraszam was na następne. Do następnego, na razie, cześć, hej, hej. Koniecznie subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Nara.